Pilot oprócz obsługi dekodera Horizon umożliwia sterowanie podstawowymi funkcjami telewizora. Konfiguracja pilota jest prosta. Wystarczy wykonać następujące czynności. W pierwszej kolejności sprawdź w instrukcji dekodera Horizon kod posiadanego modelu telewizora. Jeśli telewizora nie ma na liście, wyszukaj kod na stronie internetowej UPC. Włącz telewizor za pomocą swojego dotychczasowego pilota do telewizora. Skieruj pilot do dekodera w stronę telewizora, naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk regulacji głośności, a następnie w tym samym czasie naciśnij przycisk źródła sygnału. Po 5 sekundach przycisk TV zmieni kolor na czerwony. Zwolnij oba przyciski. Za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie wprowadź wyszukany wcześniej kod telewizora. Aby sprawdzić połączenie, skieruj pilot w stronę telewizora i wyłącz telewizor za pomocą przycisku TV. Jeśli telewizor nie wyłączy się, powtórz wszystkie czynności od początku. Po wyłączeniu telewizora naciśnij przycisk nagrywania REC, aby zapisać ustawienia. Od tej chwili możesz regulować głośność, wybierać źródła sygnału, a także włączać i wyłączać telewizor bezpośrednio za pomocą pilota. Regulacji głośności. A następnie, w tym samym czasie, naciśnij przycisk źródła sygnału. Po 5 sekundach przycisk TV zmieni kolor na czerwony. Zwolnij oba przyciski. Za pomocą klawiatury konfiguracja pilota jest prosta. Wystarczy wykonać następujące czynności. W pierwszej kolejności sprawdź w instrukcji dekodera Horizon kod posiadanego modelu telewizora. Jeśli telewizora nie ma na liście, wyszukaj. Pilot oprócz obsługi dekodera Horizon umożliwia sterowanie podstawowymi funkcjami telewizora. Konfiguruj kod na stronie internetowej UPC. Włącz telewizor za pomocą swojego dotychczasowego pilota do telewizora. Skieruj pilot do dekodera w stronę telewizora, naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk regulacji numerycznej na pilocie, wprowadź wyszukany wcześniej kod telewizora. Aby sprawdzić połączenie, skieruj pilot w stronę telewizora i wyłącz telewizor za pomocą przycisku TV. Jeśli telewizor nie wyłączy,